Dobra, wybiła 19:05, więc żeby Państwa też za długo tutaj nie trzymać do nocy, to chciałabym zacząć dzisiejszy webinar na temat studiów w Holandii, a konkretnie czterech różnych perspektyw, jeśli chodzi o studia w Holandii. Może krótko tytułem wstępu. Ja jestem założycielką firmy Edukat. Edukat to jest platforma pomagająca młodym ludziom w całej Polsce w aplikacji na studia za granicą. Jak my to konkretnie robimy? My to robimy tak, że polegamy na doświadczeniu osób, którym kiedyś taka aplikacja już się udała. Takim jak właśnie cztery osoby, czyli Julia, Zuza, Miłosz i Kacper, którzy są tu dzisiaj z nami. Tacy mentorzy właśnie jak ci czworo, których właśnie wymieniłam, którzy tutaj z nami siedzą, są na naszej platformie Edukat, do której każdy może się zalogować online i każdy z nich jest po prostu przedstawiony jako osoba studiująca w danym miejscu. I teraz Państwo, jeśli myślicie o aplikacji na podobny kierunek, czy do tego samego kraju, czy na ten sam kierunek, czy na podobny kierunek, możecie po prostu u konkretnej osoby wykupić pakiet aplikacji do konkretnego kraju, na konkretny kierunek. I albo nawet samo sprawdzenie samej aplikacji, czy też całe napisanie aplikacji wspólnie z mentorem od samego początku. Są różne warianty. I teraz online można wykupić taki pakiet. Wszystko potem odbywa się online, całe konsultacje, więc zupełnie nie ma znaczenia, że na przykład Miłosz czy Julia mieszkają w tej chwili w Holandii, w zupełnie różnych miastach. Możecie Państwo pracować z nimi nad aplikacją w dowolnych, pasujących Państwu terminach, w pełni online i po prostu przejść przez wszystkie te możliwe kroki, jakie są w tą całą bardzo skomplikowaną aplikację zawarte. Bo pewnie, biorąc pod uwagę, że już Państwo są na tym webinarze, to pewnie w dużej mierze zdajecie sobie sprawę, że te studia za granicą to jest atrakcyjna rzecz, jednak to nie jest niestety prosta piłka. To nie jest tak jak w Polsce, że po prostu się wysyła wyniki matury gdzieś do uczelni i oni tam sobie rozpatrują, kto miał więcej punktów w sumie, kto tam ma jeszcze dodatkowe punkty za na przykład status majątkowy czy finansowy i tam decydują, no za granicą to tak nie działa, trzeba napisać listy motywacyjne, trzeba napisać CV. Zresztą obecni tutaj goście nam dzisiaj więcej napiszą, co jeszcze tam trzeba napisać. No niemniej tych kroków jest co najmniej kilkanaście i właśnie zdecydowanie zwiększamy swoje prawdopodobieństwo sukcesu, jeśli robimy to z osobą, której już po prostu to się kiedyś udało. A co ważne, na naszym portalu wycinamy wszystkich możliwych pośredników, wycinamy wszystkie dodatkowe koszty, więc te usługi są też bardzo atrakcyjne cenowo. Co do tej atrakcyjności cenowej, to jeszcze na sam koniec webinaru będę miała dla Państwa pewną niespodziankę. Niestety, muszę poprosić o cierpliwość, bo tak to działa, że niespodziankę dostaną tylko ci, którzy najpierw wysłuchają całej tej pigułki wiedzy, która jest konieczna, żeby w ogóle zacząć myślenie o tych studiach w Holandii. Czy to w tym roku, czy w kolejnym. Żeby Państwo też nie myśleli, że taki webinar czy takie informacje są tylko wartościowe dla osoby, która w tym roku aplikuje na studia. W żadnym wypadku. My zalecamy aplikację 2 lata do przodu. Rok do przodu też jest w porządku. 2 tygodnie do przodu także się da, ale bardzo nie polecam. Tak to można podsumować. Więc jeśli są w stanie Państwo pomyśleć o tej aplikacji 1-2 lata do przodu, no to bardzo do tego zachęcam i też biorąc pod uwagę, jak w tej chwili wyglądają nasza ukochana liczba, czyli inflacja, myślę, że warto w tej chwili już nawet pomyśleć o tym właśnie, jak to z tymi pakietami sobie zorganizować. Bierzmy też proszę pod uwagę to już takie moje ostatnie słowo tym tytułem wstępu, zaraz przechodzimy do webinara, że teraz to zainteresowanie studiami za granicą naprawdę robi się ogromne. Mniej więcej 10 tysięcy Polaków co roku wyjeżdża, 15% rok do roku ta liczba rośnie. Więc u naszych mentorów też kończą się terminy. Więc to nie jest tak, że zostawimy sobie to na ostatnią chwilę i potem, o zaraz sobie wezmę tutaj szybko u Kacpra godzinę i ja to ogarnę, bo Kacper już wtedy może nie mieć godzin. Więc naprawdę dobrze radzę, że jeśli ktoś faktycznie jest zdecydowany na te studia w Holandii, to żeby dziś po webinarze się do nas odezwać. Jest strona edukat.study/kontakt. To będzie tutaj wielokrotnie wrzucane przez mój zespół w trakcie trwania webinaru ten link. Proszę po prostu tam napisać, cześć, jestem Zuza i chcę aplikować do Holandii i my się zajmiemy tym kontaktem. Jakby dostaniecie wtedy wszystkie niezbędne informacje, to co trzeba zrobić, żeby do tej Holandii z sukcesem zaaplikować. Więc mocno zachęcam do kontaktu. Na koniec webinara będzie jeszcze dodatkowy prezent od nas. A teraz chciałabym już przejść do samego mięsa tego dzisiejszego spotkania, czyli do wrażeń z uczelni naszych wspaniałych mentorów. Chciałabym Was najpierw poprosić, moi drodzy goście, po pierwsze, bardzo Wam podziękować, że tu dziś z nami jesteście, bo naprawdę mega doceniam. Jest to pierwszy webinar, gdzie mamy aż cztery osoby z czterech różnych uczelni. Robiliśmy dotychczas webinary, gdzie była po prostu osoba z Yale, czy osoba z medycyny we Włoszech, czy osoba z Francji, ale z tej konkretnej uczelni przedstawiała swoją perspektywę.
Dziś mamy pierwszą szansę, żeby skonfrontować ze sobą cztery różne perspektywy. Więc bardzo Wam dziękuję, że dzisiaj wszyscy chcieliście tutaj do nas dołączyć. Jakbym mogła Was poprosić, żeby każdy się pokrótce najpierw przedstawił. Kim jesteście, skąd jesteście, jak się znaleźliście w Holandii, po prostu po kilka zdań. Okej, okay, więc ja nazywam się Zuza, mam 20 lat i obecnie jestem studentką drugiego roku bachelora z Business Administration na University of Amsterdam, czyli na Uniwersytecie Amsterdamskim. W wolnym czasie oprócz szkoły też pracuję. Pracuję jako menedżer w kawiarni i robię w tym samym miejscu, zajmuję się social mediami, a w swoim wolnym czasie lubię się spotykać ze znajomymi, poznanymi tutaj, ale także tymi jeszcze z Polski. Lubię też rozwijać swoje własne media społecznościowe i oglądać Formułę 1 i CS-a. I mentorką edukacji jestem od początku działania platformy, tak naprawdę, czyli od marca, od 9 miesięcy. Ekstra. Ja też od razu mówię, że Zuza ma bardzo ciekawy Instagram. Jak ciekawi Was, jak wygląda takie normalne życie w Holandii, to bardzo polecam. Julia? Ja nazywam się Julia, jestem oryginalnie z Warszawy, ale tak naprawdę od samego początku wiedziałam, że prędzej czy później wyjadę za granicę na stałe i tego się też również trzymam. Jestem na trzecim roku kierunku, który się nazywa Liberal Arts and Sciences. Jest to, bym nazwała, taki kierunek międzywydziałowy, który pozwala mi wybrać to tak naprawdę, czym się interesuję, ponieważ ja sama tworzę swój własny program nauczania tak naprawdę. Przeszłam przez wiele różnych tematów podczas 3 lat studiów. Zaczynałam z mediami, trochę psychologią, poprzez kryminologię, ale koniec w końcu skupiam się na psychologii, na którą również aplikuję na magisterkę do Amsterdamu, a studiuję w Maastricht, jest to na południu Holandii, w Limburgu. Oprócz studiów oczywiście pracuję zarówno w edukacie, jak i prywatnie pomagam innym osobom, znajomym, rodzicom po prostu w aplikacji na studia. Robię to od 3 lat i również edukatem jestem od samego początku. Super, dzięki. Miłosz? No dobrze, a to ja nazywam się Miłosz, jestem ze Szczecina, dość wyjątkowo. No powiedzmy, że już od końca gimnazjum chciałem bardzo pójść do UK na studia, bo tam kierunki mnie tam interesowały najbardziej. Niestety Brexit dość mocno mi to uniemożliwił i dość szybko, awaryjnie wybrałem kierunek, który był dla mnie chyba najlepszą możliwą opcją w Europie. Studiuję w Delft na Uniwersytecie Technologicznym, Aerospace Engineering, czyli tak w skrócie inżynieria rakiet, samolotów, ale też wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z wiatrem i z energią. No i jako pobocznie pracuję w edukacji, ale też udzielam korepetycji. No i pobocznie też również gram w lokalnym klubie futsal, taką piłkę nożną na sali. No to tyle z mojej strony. Na pewno wszyscy Ci wierzymy, że studiujesz w Delft, bo widzimy Twoją bluzę, więc jestem przekonana, że ktoś studiujący w Amsterdamie by sobie takiej nie kupił. Słuchajcie, Kacper, na koniec. Tak, dzień dobry, nazywam się Kacper, mam 21 lat i już od ponad 2 lat studiuję International Business na Uniwersytecie w Groningen. Na co dzień rzecz jasna studiuję, ale też dorabiam sobie na boku dowożące kupy na rowerze. W wolnym czasie modyfikuję gry komputerowe oraz pomagam przyjacielowi producentowi swoim średnio profesjonalnym muzycznym feedbackiem. Choć mentorem w Edukat jestem od niespełna 2 miesięcy, tak moja przygoda z mentoringiem zaczęła się już ponad rok temu, kiedy uniwersytet mianował mnie student mentorem w celu zaznajomienia wszystkich pierwszorocznych z działaniem zarówno ich kierunku, jak i uniwersytetu, no i całego miasta w sumie. Z racji tego, oprócz znania kampusu jak własną kieszeń, muszę też znać najlepsze studenckie lokale na mieście. Oczywiście całą tę wiedzę z chęcią się podzielę ze wszystkimi podopiecznymi. I to są, słuchajcie, cenne informacje. Jakby wiadomo, że aplikacja na studia to jest ważny temat, ale co potem? To jest, myślę, że druga równie, co najmniej równie istotna kwestia. Słuchajcie, super, bardzo Wam dziękuję za intro. Jest to naprawdę ciekawe, że każdy z Was jest z zupełnie innej uczelni, co tylko pokazuje, jak duży jest ten wybór w Holandii. Jak pewnie myślę, że co najmniej 90% ze słuchających ten webinar zdaje sobie sprawę, Holandia stała się bardzo popularna po tym, jak zdarzył się Brexit i ceny studiowania w Anglii poszybowały do góry, co nie znaczy, że ludzie wcześniej nie aplikowali do Holandii. Ja na przykład aplikowałam tylko do Anglii i Holandii i tak samo bardzo wiele moich znajomych.
w IB w Warszawie. Ale no ciekawa jestem, jakie mogły być wasze powody do zaaplikowania do Holandii poza samym tym Brexitem? A jeśli to był również Brexit, to czy to był wasz główny czynnik, czy coś innego jednak zdecydowało, że właśnie ta Holandia wydała wam się atrakcyjna? Jakbyście mogli krótko podsumować, dlaczego Holandia? Dla mnie tak naprawdę... Więc ja wybrałam Holandię, dlatego że no właśnie tak jak wspomnieli zarówno Miłosz, jak i Nina, no sytuacja z Brexitem bardzo utrudniła kwestię właśnie studiów w Wielkiej Brytanii, do której również aplikowałam. Aplikowałam też do Stanów, ale ponieważ moja aplikacja na studia i czas pójścia na studia zbiegł się w czasie również z pandemią, to zdecydowałam, że lepiej będzie też pójść gdzieś, gdzie będzie bliżej, gdzie tak naprawdę no, przyjechanie do domu w jakimkolwiek momencie nie będzie aż tak utrudnione, jak na przykład właśnie ze Stanów. I no, też dużym czynnikiem tak naprawdę były finanse, ponieważ no, przez Brexit nie można, osoby z Unii Europejskiej nie mogą już dostać kredytu studenckiego, co w Holandii jest możliwe, a to zdecydowanie pomaga sfinansować studia. Także no, głównymi właśnie takimi czynnikami to były koszta, bliskość tak naprawdę do domu i możliwość szybkiego tak naprawdę przylotu kiedykolwiek chciałam. W zeszłym roku udawało mi się nawet kupować bilety między Eindhoven a Warszawą za 10 euro w jedną stronę, więc naprawdę jest to kosztowo przyjazne. No i to, że też jakby bliskość, właśnie stosunkowa bliskość Polski i Holandii to dała mi też takie benefity, że chociażby moi rodzice mogli mi pomóc w przeprowadzce, przewieźć moje rzeczy, w tym roku pomóc w przeprowadzce w Amsterdamie z jednego miejsca do drugiego. No i też uczelnie w Holandii były na i są na bardzo dobrym europejskim poziomie, na światowym poziomie, co też jest dla mnie bardzo dużym plusem. Julka? Twoja opinia? Ja miałam kompletnie inne podejście do tego, ponieważ ja tak naprawdę wiedziałam, że chcę iść do Holandii, a do Wielkiej Brytanii tylko i wyłącznie aplikowałam, dlatego że większość moich znajomych również tam aplikowało, więc to była kwestia peer pressure, żeby aplikować do UK, ale koniec w końcu poszłam tutaj do Holandii i tak naprawdę głównym powodem, dla którego chciałam studiować w Holandii, było to, jaki kierunek oferują, a mianowicie Liberal Arts and Sciences. Holandia jest ekspertem według mnie w tym kierunku, ponieważ tak naprawdę każdy uniwersytet w każdym mieście oferuje właśnie takowy kierunek, ponieważ w wieku 17 lat, czyli wtedy, kiedy aplikowałam, nie byłam w stanie zdecydować się, co tak naprawdę chciałabym w życiu robić, ponieważ nigdy nie byłam tak bardzo ukierunkowana jak na przykład osoby, które wiedzą od zawsze, że chcą iść na medycynę albo że chcą być prawnikami. To nigdy nie było w moim planie, ponieważ byłam zawsze bardzo dobra z każdego przedmiotu. Nie było tak, że byłam jakoś bardzo dobra na przykład z chemii, żeby iść na medycynę, tylko byłam mniej więcej okej w każdym przedmiocie i przez to to mi bardzo utrudniło wybór tego, co chcę w życiu robić. Więc wybrałam Liberal Arts and Sciences i tak naprawdę pod tym kątem szukałam krajów lub uczelni, na których mogłabym studiować. I padło na Holandię, ponieważ naprawdę, tak jak wspomniałam, Holandia się wywyższa w tym, że takowe uczelnie ma, bo to pozwala po prostu osobom świeżo po liceum tak naprawdę mieć jeszcze taki okres eksploracji tego, co normalnie liceum nie oferuje. Więc ja poszłam do Holandii tylko i wyłącznie ze względu na kierunek, jaki oni oferują, no ale oczywiście bliskość do domu również, tak jak u Zuzi, grało pewną rolę, ponieważ przeprowadzka za ocean w wieku 18 lat nie wchodziła w grę. No dobrze, no to ja też przedstawiłem troszeczkę, taki wstęp zrobiłem do tego, do mojej decyzji, ale no, moja decyzja na początku to było studiowanie inżynierii na Uniwersytecie Oksfordzkim, ale właśnie z racji na Brexit wybrałem Delft, bo no jednak są 10. uniwersytetem technologicznym chyba na świecie obecnie i mój kierunek jest powiedzmy takim top 5. No i okazało się, że jest to bardzo dobry kierunek, to znaczy mi bardzo zależało na tym, żeby się fajnie rozwinąć na tej uczelni, żeby mieć dodatkowe możliwości. Kwestia rankingów jest kompletnie oczywiście poboczna, bo najważniejsze jest to, jak dopiero tu przyszedłem na uczelnię,
że jednak dużo, dużo możliwości okazało się być osiągalnych dla mnie, które by nie byłyby osiągalne nawet w UK, co jest bardzo fajne, ale wracając do tego, dlaczego wybrałem Holandię. Bliskość też była plusem, finanse były oczywiście również plusem. Mieszkam dużo bliżej Berlina niż Warszawy i nawet pociągiem zdarza mi się wracać z Amsterdamu przez to. I to ten też na pewno był plus, ale też część moich znajomych szła do Holandii na pewno. To też jakoś ułatwiło mi wybór, że nawet jeżeli mam znajomych w Maastricht, to jakoś czuję się bliżej, jakby czuję się bardziej jak w domu niż gdyby nikogo nie było. A więc to na pewno były plusy, ale na pewno sama uczelnia, same możliwości, które oferuje i jej wyjątkowość z samego kierunku też były bardzo dużym czynnikiem w wyborze. Okej, to chyba teraz ja w takim razie. Moja motywacja jest w pewnym sensie podobna do Julii. Od samego początku byłem nastawiony po prostu na Holandię. Rozważałem oczywiście też UK, miałem jeszcze szansę, to było przed Brexitem, jako że wszyscy moi znajomi bardzo chcieli iść do właśnie Wielkiej Brytanii, ale moja decyzja, żeby pójść do Holandii, została zadecydowana jakiś rok czy dwa lata wcześniej, kiedy pojechałem na konferencję do Hagi i mogłem sobie po prostu pochodzić, pozwiedzać i doświadczyć trochę życia codziennego tam. I Holandia miała do zaoferowania takie dwie strefy, moim zdaniem bardzo ważne, zarówno taką strefę społeczno-biznesową dla spełniania wszystkich ambicji, jakich się ma jako tam student, młoda osoba, młody dorosły, jak i takie spokojniejsze obszary, nie mówię tylko geograficznie, ale tak generalnie życiowo, gdzie można skupić się wyłącznie na sobie i na dobrej zabawie, powiedzmy. Zdecydowanie pomaga też, że Holandia jest krajem bardzo bezpiecznym. Ja faktycznie jestem facetem, więc się nie boję chodzić sam po nocy, ale moje koleżanki też nie mają z tym żadnego problemu. Jedna kolejna rzecz, która bardzo mi pomaga, to już na miejscu się to odkryłem, jest jak szybko tutaj działa administracja i kompletnie nie mam żadnej frustracji z biurokracją tutaj. Jak trzeba coś szybko załatwić, to wszystko się da. I dla mnie to jest idealne połączenie. Dlatego zaaplikowałem właśnie na łącznie trzy kierunki, ten, na który jestem teraz, jeszcze na PPLE na University of Amsterdam i Security Studies w Hadze, University of Leiden, tylko w kampusie, kampus Haga. Zostałem się na wszystkie, ale stwierdziłem, że licytat jednak wolę mieć z czegoś troszkę bardziej konkretniejszego i zdecydowałem się na pobyt w tym mieście, jednak troszkę z dala od tego centrum Amsterdam, Haga, Eindhoven, troszkę bardziej na północy. Ale to super, Kacper, że mówisz, że zaaplikowałeś na te cztery. Jakbyś mógł mi jeszcze raz powtórzyć, co to były za cztery kierunki? Mój obecny PPLE to jest Politics, Psychology, Law and Economics na University of Amsterdam. On miał chyba najbardziej złożony proces aplikacyjny z tych wszystkich. I Security Studies w Leiden. Super, bo to znaczy, że tak naprawdę na wszystkie nie się dostałeś, więc jak ktoś z Was chce zaaplikować na każdy z nich, to nie musicie się ograniczać do tego jednego, który Kacper studiuje, bo jak widać zaaplikował na kilka różnych i na wszystkie się dostał, co też pokazuje, że Holandia, bo w Anglii jest tak, że trzeba wybrać jeden, bo do wszystkich uczelni musicie wysłać ten sam list motywacyjny, a w Holandii macie wolność. Zresztą o tym jest całe kolejne pytanie. Powiedzcie mi proszę, jakie dokumenty musieliście złożyć, jakie były wobec Was wymagania? Czy musieliście mieć jakieś oceny na maturze, oceny cząstkowe z pierwszej, drugiej, trzeciej klasy, czy może wysłać CV, wysłać list rekomendacyjny, żeby tutaj nie przedłużać i nie zanudzać, ale po prostu w dwóch zdaniach, co każdy z Was musiał spełnić? To dla mnie wydaje mi się, że ten proces aplikacji był dosyć złożony. Nie był aż tak złożony na pewno jak do Stanów i do Wielkiej Brytanii, ale jednak no, było to trochę roboty z tym. Przede wszystkim aplikacja była do 15 stycznia, ponieważ mój kierunek to jest kierunek numerus fixus, czyli ma ograniczoną liczbę osób, które mogą się na niego dostać i później tworzony jest ranking, na podstawie którego się osoby dostają, także jeśli ktoś by chciał zaaplikować na taki kierunek numerus fixus, to zostało już niewiele czasu. A z wymagań, no to przede wszystkim z takich typowo holenderskich to właśnie musiałam stworzyć i wysłać swoje CV. Miałam opcję tak jakby wybrania zapasowego kierunku na University of Amsterdam, na który z kolei musiałam tak jakby wysłać list motywacyjny osobno. I jeśli bym się nie dostała na Business Administration, moim drugim kierunkiem było Economics and Business Economics, wtedy braliby pod uwagę ten list motywacyjny. Oraz jak już skończyłam polskie liceum, musiałam wysłać zarówno świadectwo maturalne, jak i świadectwo ukończenia liceum. I z takich ważnych rzeczy,
na mój kierunek musiałam mieć na maturze pisać rozszerzoną matematykę i dlatego musiałam wysłać również moją deklarację maturalną przetłumaczoną, żeby po prostu było jakieś potwierdzenie na to. No i oczywiście też certyfikat języka angielskiego. Ja akurat wysyłałam TEFLA, bo pisałam go też właśnie ze względu na Stany. I tak naprawdę to wszystko. Później po prostu sama uczelnia zorganizowała egzamin, o którym już mówiłam, który klasyfikował właśnie osoby zdające. Na podstawie tego egzaminu był tworzony ranking, o którym później no, było wiadomo, w jakiej kolejności aplikanci będą się dostawać. U mnie proces niestety też nie był taki prosty i od razu powiem, że aplikacja na Liberal Arts and Sciences jest dużo bardziej złożona niż na jakikolwiek inny kierunek, ponieważ zacznijmy od tego, że musiałam dać świadectwa z każdej klasy liceum, plus do tego oceny cząstkowe z klasy maturalnej, kiedy aplikowałam na sam uniwersytet. Do tego jeszcze jest oczywiście CV i motivational letter. I motivational letter każda uczelnia na Liberal Arts and Sciences ma inne wymogi. Jeśli chodzi o pytania, jeśli chodzi o word count, na przykład na Amsterdam University word count jest około 1500 słów, a na Maastricht, gdzie ja teraz studiuję, było to około 800 słów. I były trzy różne pytania, na Amsterdam było troszeczkę więcej tych pytań, a na niektóre uczelnie Liberal Arts and Sciences w ogóle jest inny approach, nie motivational letter, tylko motivational video. Na przykład na University College Groningen submituje się 5-minutowy filmik na temat siebie po prostu. I co jeszcze bym mogła dodać? Kolejną rzeczą jest to, że jak już dacie ten motivational letter i wszystkie potrzebne dokumenty, no to jest kolejny proces, jest kolejny step, którym jest interview. I na każdy jeden, na każdą jedną uczelnię Liberal Arts and Sciences takie interview będziecie musieli mieć. I też zależy od tego, na jaką uczelnię aplikujecie. Ja miałam interviews, które trwały od 15 minut do 1,5 godziny. Więc jest bardzo dużo różnych opcji, ale to wszystko zależy od tego, gdzie aplikujecie. Ale to niesamowite, bo to kiedyś było tak, że tylko Oxford i Cambridge i Stany robiły interwiusy, a teraz Holandia już się zrobiła równie konkurencyjna. My to już obserwujemy właśnie od 2-3 lat mniej więcej, jak ten już ten... Tak. Po tym czasie, kiedy już nie dało się w Anglii mieć statusu pre-settled, mówiąc. Ponieważ mówiąc jeszcze do tego wszystkie... To się zrobiło tak konkurencyjnie w Holandii. Mów, Julia. Jeszcze do tego wszystkiego na uczelniach Liberal Arts and Sciences jest tylko i wyłącznie na rok około przyjmowanych 250 studentów. Dlatego jest jeden proces aplikacyjny. I od razu dodam, przez to, że my mamy taki wybór, a nie inny przedmiotów i mamy większy dostęp do tutorów i mniejsze grupy na zajęciach, ponieważ jest to około 12 osób w klasie, to po prostu to oznacza, że Liberal Arts and Sciences jest kierunkiem droższym, około 1000 euro droższy za rok niż każdy inny, nazwijmy to, standardowy kierunek. No, ale o finansach też pogadamy, ale to bardzo ciekawe, bo pokazuje, że tej Holandii naprawdę trudno jest teraz się dostać, bo ja bardzo często dostaję takie pytania od osób właśnie prawdopodobnie często w wieku osób tutaj oglądających ten webinar, ale ja myślałam, że do Holandii to trzeba tylko wysłać moje świadectwo. No nie, Holandia to nie jest Polska, do Holandii jest bardzo skomplikowany proces. Nie wiedziałam, że są uczelnie, które wręcz wymagają filmiku o sobie, ale tak. Widać są i to są właśnie te najlepsze uczelnie, więc przygotujcie się na to, że no będzie dużo tych kroków zawartych w aplikacji do Holandii. Na szczęście mamy osoby, które już kiedyś je przeszły i są w stanie po prostu z Wami ten proces jeszcze raz powtórzyć. Oddaję głos Miłoszowi. No dobrze, to ja tak na początku tylko uspokoję może troszkę, bo też aplikowałem na Liberal Arts w Amsterdamie, na Sciences i tam faktycznie mają na przykład interview, gdyby ktoś tam chciał aplikować, ale w porównaniu do Oxfordu na przykład, czy do Oxbridge, czy do ICL nawet, no to te interview nie jest o tyle znaczące. To znaczy, jeżeli mamy interview, to często się już dostaliśmy, a nie ma jakby takiego odsiewu na interview, a więc też stres jest trochę mniejszy. I są bardziej takie pytania, bym powiedział, personalne, jakieś takie rozwiązywanie problemów i tak dalej, a więc takie może, takie pocieszenie. No ale wracając do DELS, czyli do mojego
głównie w moim kierunku, ale też wspomnę o innych kierunkach na mojej uczelni. No Delft, Delft ma bardzo specyficzny proces rekrutacji, inny niż inne uczelnie raczej. Pod tym względem, że są aż 4 testy aplikacyjne, które decydują o naszym wyniku. I tak naprawdę tylko te testy się liczą. To znaczy, no, są te testy, do których podchodzi każdy aplikant i na podstawie wyniku tych testów średniej tak naprawdę jest determinowane miejsce w rankingu. I żeby tak usmysłowić, żeby pokazać może, jaka jest skala tego, no to jest 440 miejsc na moim kierunku. Aplikantów jest, no, od następnego roku, tak szacuje się, że będzie spokojnie powyżej 3000, czyli 1 na 7 osób się dostaje w aplikacji. No i to też był case, powiedzmy, i to jakby są testy bardzo, powiedzmy, wymagające, jeśli chodzi o matematykę, głównie w kontekście polskiego systemu, gdyż jest tam bardzo dużo tak zwanej analizy, calculus, której w Polsce praktycznie nie ma. To znaczy rachunek całkowy, wszystkie techniki, nie chcę wchodzić tutaj w szczegóły, ale to naprawdę trzeba przerobić samemu. Dużo aplikacji takich i też jakby test jest dość krótki, znaczy czas jest dość ograniczony i mało kto kończy ten test na czas i tak naprawdę trzeba się przyłożyć, żeby się dostać, szczerze. Podobnie jest na computer science, tam są 2 egzaminy, gdyby ktoś był zainteresowany, i na nanobiologię, gdzie jest chyba 100 miejsc, aplikantów jest no troszkę więcej, też tak 500, może 600 chyba było, pamiętam. A więc jedyny jest jeden kierunek, za to po angielsku, bo są 4 po angielsku kierunki, które wspominam. To jest Applied Earth Sciences, na której się każdy może dostać, i tam deadline jest 1 kwietnia, a na Delft i na inne kierunki numerus fixus tak zwane jest to 15 stycznia. Więc to jest jedna sprawa. Oczywiście są wymagania z angielskiego, one są dość niskie w Holandii. Tak bym powiedział, że każda osoba, która raczej traktuje studia za granicą na poważnie, spełni te wymagania. To jest 6 IELTSa na przykład, naprawdę nie jest dużo. Plus CV, plus jakby matura, znaczy Delft nie za bardzo obchodzą polskie matury, szczerze, bo im głównie zależy na tym, żeby było pokazane na świadectwie z poprzedniego roku, że mamy rozszerzamy matematykę i fizykę w moim kierunku, w przypadku computer science matematykę, w przypadku nanobiologii 2 z dowolnych kierunków takich ścisłych, biologicznych, też się przyrodniczych pokroju biologia, chemia, fizyka i matematyka. A więc na pewno ciężko się jest dostać, trzeba się naprawdę przyłożyć do przygotowań. Jest też test motywacyjny, który też tak trzeba, powiedzmy, który jest taki trochę sketchy, nie wiem, jak to nazwać do końca, ale na pewno można go w jakiś sposób, Holendrom idą dużo lepiej te testy, to znaczy, no to jest taki sposób uczelni na standaryzowanie liczby international students. Na przykład na computer science na 400 osób jest 1/4 od są Rumunii, bo mają bardzo dobrą matematykę, więc to jakby pokazuje coś. Ale jakby kończąc już, no to na moim kierunku ostatni z tych testów poza matematyką, fizyką i motywacją to jest first year material, czyli dają, uczelnie prezentuje materiał, kawałek z materiału pierwszorocznego z jednego kursu. Trzeba się tego materiału nauczyć, no i ten test też jest dość wymagający, bym powiedział. To znaczy on jest troszeczkę poniżej poziomu testu w pierwszym kwartale pierwszego roku. A więc na pewno trzeba się przyłożyć do aplikacji, bo po prostu no, już ludzi się nie dostaje zwyczajnie. A nawet jeżeli się dostanie, to pierwszy rok też jest ciężki, 40% osób odpada. A więc naprawdę życzę wszystkim determinacji i chęci do nauki. Jeżeli jest taka chęć, jest determinacja, to bardzo zachęcam do aplikacji. Ja bym chciała jeszcze się wtrącić, może, że nie wyjaśniłam tego jakoś tak zbyt dokładnie, ale u mnie właśnie ten test na już samą uczelnię, na Business Administration, no to właśnie wyglądał tak samo jak ten ostatni test, o którym mówił Miłosz, czyli był on z materiału z pierwszego roku, ale faktycznie zagadnienia były trudniejsze niż to, co nawet jest w polskim programie. Na przykład niektóre rzeczy były takie, które widziałam po raz pierwszy w ogóle w życiu, jakaś optymalizacja po 2 zmiennych albo takie inne matematyczne rzeczy i tak, i to było dosyć trudne i na tym tak naprawdę się opierało to, kto się dostanie, więc też trzeba było się przyłożyć. Przepraszam, tylko off topic przed Kasprem zrobię, bo widzę, że się pojawiają pytania na Q&A, można na nie odpowiadać na czacie w trakcie? Możesz odpowiadać na nie na czacie w trakcie, możesz też w trakcie mówienia po prostu odpowiadać, jak coś widzisz, albo na sam koniec odpowiemy na wszystkie pytania, więc opcji jest generalnie bardzo dużo. Tak,
Tak to wygląda. To jest bardzo ciekawe, Miłosz, to co powiedziałeś, że tak bardzo dużo tych bardzo trudnych testów właśnie było. Ja akurat w IB robiłam matematykę rozszerzoną, bo ja musiałam zdawać, ja zdawałam na ekonomię do Amsterdamu i też właśnie miałam bardzo trudny test z matematyki, z całek i tak dalej, i pochodnych różnych zaawansowanych. I właśnie ja w IB akurat to miałam na maturze rozszerzonej, ale wiem, że na polskiej maturze tego nie ma. Więc niestety po prostu trzeba się do tego przygotować samemu. Na szczęście znowu powtórzę to samo. Macie tu osoby, które już kiedyś się do tego przygotowały i to zdały, nie? Więc też warto sobie pomyśleć, czy z takiej pomocy nie warto skorzystać, bo tak jak też wielu naszych mentorów tutaj mówiło, udziela do szkoły petycji, więc ze zwykłych przedmiotów też są w stanie Wam jak najbardziej pomóc. No i tak to właśnie wygląda. Do tych testów niestety też się trzeba przygotować i pamiętajcie zawsze, jak nie zdacie po prostu wystarczająco dobrze odpowiedniego testu na odpowiednią uczelnię w dowolnym kraju, to jest jakby po zabawie i wszystkie Wasze piękne listy motywacyjne i CV na nic się nie przydadzą. Więc tych testów naprawdę, naprawdę, naprawdę trzeba je docenić. Tym pięknym akcentem oddaję głos Kacprowi. Dziękuję bardzo. Okej, dobra. Tak już było powiedziane wcześniej, samo wysłanie świadectwa jakiegoś Uniwersytetowi Holandii nic nie daje w ogóle tego. Przewidywane wyniki na świadectwie, oceny z poprzednich lat, jakiś certyfikat angielskiego, choć ja nie musiałem pisać, byłem na IB, ale wszyscy na normalnym maturze muszą jakiegoś tefla czy coś takiego napisać. To wszystko składa się tylko do rozeznania, czy dany kandydat w ogóle może być rozważany na dane miejsce. Przynajmniej jeżeli mówimy o numerus fixus, tak się niestety składa, że najfajniejsze kierunki są na numerus fixus właśnie, w tym ten mój. Do tego dochodzą właśnie te standardowe rzeczy, o których właśnie koledzy i koleżanki mówili, czyli CV, czyli wysłanie listy motywacyjnego, to się różni, różni się długością, do Heineken miał mieć około chyba 700 słów, do Amsterdamu, to PPLI miał być dłuższy, był test biznesowy w Groningen, który dali nam zagadnienia wcześniej, można się było przygotować i miałaś tam jakiś okres kilku godzin danego dnia, żeby przysiąc to wszystko przeczytać, wykonać. I jak teraz sobie o tym przypominam, to wyglądał bardzo podobnie jak nasze finals z pierwszych kilku kursów. Im mniej dostępnych miejsc ma kurs, tym bardziej złożona będzie aplikacja, trudniejsza, żeby odsiać jak najwięcej osób. Na przykład do Amsterdamu doszło jeszcze interview i pisanie, analizowanie case'ów, jeden na daną literkę kursu, Politics, Psychology, Law and Economics. W dodatku jeszcze dopisywali dodatkowe punkty, jeżeli ktoś przyjechał nawet do Amsterdamu na Dzień Życia Studenta, właśnie tego konkretnego kierunku. Tam patrzyli, kto się udziela, jak się udziela. Także ten proces aplikacyjny jest bardzo złożony, szczególnie kiedy licea nasze nie są zawsze zbyt pomocne w powiedzeniu ci, czego potrzebujesz wiedzieć, mimo tego, że mieli multum ludzi, którzy wcześniej aplikowali. Sam aplikując to parę lat temu, naprawdę, naprawdę życzyłbym, żebym miał kogoś, kto mógłby mi faktycznie troszkę z tym pomóc, zajęłby to dużo mniej czasu na pewno. Tak, to jest ważne bardzo tutaj to słowo, co powiedziałeś, faktycznie pomóc, bo to jest trochę co innego, jak korzystasz z pomocy na przykład starszej koleżanki czy kolegi, który już tam kiedyś się gdzieś dostał, no ale tak jakby nie chcesz nadużywać jego czasu i nie chcesz mu przysyłać 17 razy wersji swojego personala. Chyba, że to jest, nie wiem, twoja siostra czy brat, no to jasne, ale no koleżance trochę głupio, a co innego, jak po prostu komuś uczciwie, ale jednak za to płacisz i możesz w taki sposób chyba bardziej wymagać od niego pewnego przykładania się godzin i tak dalej. Super, bardzo wam dziękuję za te wszystkie, co powiedzieliście na temat wymagań. Jakbym mogła was tylko dopytać, bo to na pewno ciekawi bardzo dużo osób, które decydują, czy ta Holandia tak, czy ta Holandia nie. Jak wyglądają wasze studia na co dzień? I nie chcę was tutaj pytać o każdego z was, bo to no nie mamy na to też czasu i też każdy może się do was zapisać na konsultację i się dopytać dokładnie. Tylko pokrótce, jakby każdy mógł wymienić dwie wady, dwie zalety, jakie uważa ma ich studia, wasze konkretne studia. To ja zacznę. Uważam, że co do właśnie wad i zalet, zdecydowanie dużą zaletą jest to, że studia wyglądają zupełnie inaczej niż polska szkoła. Jest o wiele więcej wolnego czasu, jest tak naprawdę o wiele mniej takich jakby lekcji, no wykładów, tutoriali, to jest zdecydowanie, zabiera o wiele mniej czasu, nie trzeba cały dzień siedzieć po prostu na uczelni. Tak jak wiem, że to się też czasami zdarza w Polsce, na niektórych uczelniach
I tak naprawdę, no oprócz tego, to zdecydowanie to chyba na wszystkich uczelniach tak jest, jest bardzo, bardzo zróżnicowane międzynarodowe środowisko, co ja uważam, że jest bardzo dużym plusem, nawet w kontekście jakichś przyszłych, nawet nie wiem, pracy, angażowania się w jakieś inicjatywy studenckie, no i przede wszystkim poznawania też po prostu innych kultur. Oprócz tego, no, to co już powiedziałam, no, to dużo czasu wolnego to też umożliwia rozwijanie się w właśnie innych dziedzinach, chociażby w pracy, rozwijanie swoich pasji. I jeszcze jeden fakt, który dla mnie jest dużą zaletą, to to, że studia są tak skonstruowane, przynajmniej u mnie, że tak naprawdę egzaminy są co miesiąc. I nie wygląda to tak, że jest jedna, powiedzmy, sesja na pół roku i wtedy są wszystkie egzaminy i wtedy trzeba bardzo dużo przyswajać, tylko przez to, że one są częściej, jest mniej materiału, które trzeba przyswoić. I tak naprawdę przedmioty zmieniają się u mnie co 2 miesiące, więc mam 2 miesiące jednego przedmiotu, w połowie jest egzamin midterm, na koniec jest egzamin endterm i później już zupełnie następny przedmiot, przez co udaje mi się po prostu jakby nie muszę później przyswajać nagle ogromnej ilości materiału od po prostu przez pół roku, którą ostatnio się uczyłam. A co do wad, no to teraz taka, znaczy nie wiem, to jest może moja personalna preferencja. W zeszłym roku ze względu na pandemię bardzo dużo, właściwie większość wykładów była też zarówno transmitowana online, jak i nagrywana. Przez co można było to sobie później odtworzyć w domu i nawet jeśli, nie wiem, ktoś był chory albo, nie wiem, akurat był w pracy czy coś, to nie miało to aż takiego znaczenia, czy się faktycznie było na tym wykładzie, czy nie, bo później można było go odtworzyć. Teraz o wiele mniej właśnie wykładów jest robionych online, co dla mnie jest wadą, ale to też bardzo się różni na różnych uniwersytetach i tak naprawdę zależy od prowadzącego dane zajęcia, więc to jest bardzo różne. No i tak naprawdę ta mała ilość zajęć przekłada się na to, że jest bardzo duży nacisk na pracę samodzielną i to wymaga bardzo, bardzo dużej dyscypliny i trzeba faktycznie zachowywać tą dyscyplinę, żeby nawet no po prostu uczyć się na bieżąco, uczyć się w trakcie, bo jeśli ten materiał się nawarstwi, zwłaszcza z jakichś trudniejszych przedmiotów typu z accountingu, typu z finance, z takich rzeczy, to potem bardzo trudno jest po prostu to wszystko naraz przyswoić w kilka dni. Z większością rzeczy, które zapowiedziała, się zgadzam. Natomiast na Liberal Arts and Sciences niestety nie ma aż tak dużo wolnego czasu. Mimo tego, że jest również tak, jak Zuza powiedziała, że tych zajęć rzeczywiście jest mniej niż na studiach w Polsce. Nie jest tak, że się siedzi od 8 do 16 na uczelni. Natomiast ilość self-study, jakie mamy, to niestety przekłada się na to, że tego czasu wolnego aż tak dużo nie ma i rzeczywiście trzeba być bardzo selektywnym i bardzo mieć dużo właśnie samodyscypliny, tak jak Zuzia powiedziała. Rzeczą, która może zacznę od negatywnych rzeczy, to to, że przez to, że jest tak dużo wyborów na Liberal Arts and Sciences, nikt nam od początku nie mówi, że trzeba zacząć myśleć o tym, co się będzie trzeba, co chce się robić na magisterce, bo trzeba również spełnić wymogi na magisterkę. I ja na przykład dopiero zdecydowałam, że chciałabym iść na psychologię na koniec drugiego roku, co od razu tak naprawdę zapewniło mi to, że za późno się zorientowałam, że potrzebuję mieć bardzo dużo kursów statystyki, żeby aplikować na magisterkę z psychologii i to oznacza, że muszę po prostu w swoim własnym czasie uczyć się statystyki, ponieważ nie spełniam takowych wymogów i muszę brać dodatkowe kursy, potencjalnie dodatkowo za nie płacić, więc rzeczywiście biorąc studia Liberal Arts and Sciences, mimo tego, że jest bardzo dużo wyboru, trzeba mieć w głowie, że jednak jakieś wymogi na studia magisterskie trzeba będzie spełnić. I to bym powiedziała jest dla mnie główną wadą. Natomiast zaletą jest to, że Maastricht University nie tylko i wyłącznie na Liberal Arts and Sciences, ale na każdym innym kierunku jest tak zwany problem-based learning. To oznacza, że przychodzimy na zajęcia przygotowani już i to nie jest tak, że wykładowca lub tutor przekazuje nam wiedzę, tylko my czerpiemy wiedzę z siebie, z grupy.
Każdy przychodzi na te zajęcia przygotowany z odpowiedziami na pytania i dzielimy się po prostu informacjami, które każdy z nas we własnym czasie znalazł. Mi osobiście taki tryb nauczania bardzo pasuje, natomiast od razu mówię, to nie jest sposób nauczania, któremu każdemu pasuje i mam dość wiele znajomych, którzy na przykład stwierdzili, że to nie jest dla nich i wolą po prostu słuchać wykładów i w ten sposób się uczyć. Ale co za tym idzie, to również bardzo dużą zaletą do tego jest, że każda klasa, każde zajęcia mam w maksymalnie grupie 12 osób, co tak naprawdę, ja mam troszeczkę wrażenie, że to jest takie prywatne nauczanie, szczerze mówiąc, jakbym szła po prostu na zajęcia z języka, nie wiem, hiszpańskiego prywatnie. I to jest dla mnie bardzo, bardzo dużą zaletą. Mega, bo też od razu czujesz, mam wrażenie, że wiesz, za co płacisz na tych studiach, nie? To tak, ja zresztą miałam pani na Oxfordzie właśnie, że tam było to takie two for one, ale rzadko two to one, czyli mieliśmy takie lekcje, że dwie osoby tylko przychodziły. Rzadko kiedy to się udaje w innych krajach, ale faktycznie w Holandii oni naprawdę mają tą edukację na wysokim poziomie już od szkoły podstawowej czy liceum, więc super, że na poziomie studiów też to kontynuują. Teraz Miłosz chyba z tego, co? Tak. No dobrze, no to... Niestety będę musiał zmartwić tych, którzy są fanem tutoringu, znaczy przynajmniej do czasu, gdyż Delft jednak, w sensie poziom jest bardzo wysoki, oczywiście studia są bardzo wymagające, ale na takim tradycyjnym programie faktycznie chodzimy na wykłady, zdajemy egzaminy, mamy bardzo dużo laboratoriów, projektów, ale faktycznie no, nie ma takiego formatu jeden na jeden z tutorem, czy nawet dwa na jeden z tutorem. Po prostu to gdzieś tam w studiach technicznych może nie jest aż takie ważne, ale na pewno to co bardzo cenię, no to właśnie gdzieś tam właśnie projekty niesamowite, bym powiedział, facilities, czyli na przykład tunele, to się nie wiem, jak to nazwać po polsku, ale tunele wiatrowe, aerodynamiczne może, w których można testować na przykład skrzydła, laby dronowe na przykład, jakieś laby rakietowe nawet są. Czy są rzeczy, których po prostu w Polsce nie ma, bo mój kierunek też jest w Polsce, chyba Politechnika Warszawska go oferuje, no ale tam zwyczajnie tych laboratoriów w takim zakresie nie ma i to jest coś, co Delft wyróżnia, to znaczy no naprawdę są to bardzo duże możliwości i często gdzieś tam z nich korzystamy. A na co dzień no, chodzę na wykłady, czy chodzenie na wykłady to jest najlepsza technika, to różni ludzie dyskutują, ale na pewno jest dużo nauki, naprawdę dużo, co się zależy oczywiście od backgroundu, czyli z czym przychodzimy na studia, jaki był nasz poziom po liceum, ale dużo ludzi narzeka trochę na to i tak jak mówiłem, troszkę ludzi jednak odpada po pierwszym roku, ale no to jest plus, to na pewno mogę podzielić, że bardzo mało Polaków odpada statystycznie, nie wiem z czego to wynika. I to, co mogę też powiedzieć, to, że jest bardzo dużo fajnych możliwości, które można robić poza studiami. Są tak zwane dream teamy, czyli drużyny studenckie, w których grupy studentów pod mentoringiem wykładowców, ekspertów z branży, ekspertów nie wiem, z takich firm jak Airbus, Embraer czy chociażby Fokker, jakby przychodzą, robią szkolenia, uczą ludzi jak tworzyć, na przykład mam kolegów, którzy robią samolot na wodór, Aerodel, bardzo, bardzo polecam śledzić tych ludzi, bo mogą szybko zrobić się sławni. Czyli rzeczy, których tak naprawdę jeszcze wcześniej nie było. Można tworzyć własne rakiety, to bardzo też polecam, czyli konstruowanie własnych rakiet, silników. I no, te rakiety lecą faktycznie 40 km do góry, co jest, bym powiedział, dość dużym osiągnięciem, bo to już daleko przestrzeni kosmicznej pod pewnym względem. No i czy nie wiem, czy nawet formuła, w sensie bolidy na elektryczne, wodorowe, nie wiem, czy tradycyjne są szczerze, ale na pewno też uczelnia stawia bardzo duży nacisk na sustainability, czyli na takie rozwiązania, które mają działać gdzieś tam, przeciwdziałać zmianom klimatycznym i mają oferować właśnie takie rozwiązania jak samolot na wodór. I bycie częścią tego jest na pewno super, super szansą i super doświadczeniem, na pewno każdemu polecam, nawet z tego powodu. Ja wybrałem trochę inną drogę, to znaczy jest taki format w Holandii, nazywa się Honors Program. Po pierwszym roku można to zaaplikować na wielu uczelniach i wtedy na mojej uczelni ja mam opcję, napiszę teraz research project, to znaczy no taki praktycznie scientific paper. Akurat ja napiszę na temat no AI w dronach, w sensie w kontekście grup dronów, swarmów tak zwanych,
pod mentoringiem jednego wykładowcy, już praktycznie profesora, więc to jest super możliwość też, że mam taką opcję. I to też jest coś, czego bym na pewno nie wymienił na nic innego. A z takich pobocznych rzeczy, może z wad, bo one się nie pojawiały, to jednak się głównie poruszamy rowerem. I czasami deszcz bardzo potrafi zaskoczyć, szczególnie jesienią pogoda. Pewnie podobnie jak w UK jest bywa dokuczliwa, ale z wad chyba byłoby na tyle naprawdę, bo naprawdę po angielsku można się spokojnie dogadać wszędzie. Uprawiałem sporty w drużynach, również z Holendrami na przykład, i też to nie był problem, a więc to też mogę na pewno polecić. A więc z tych rzeczy to na pewno byłoby to. No plus jeszcze oczywiście to nie jest tak też, że się tylko uczymy i siedzimy, jesteśmy tymi największymi kujonami, bo gdzieś tam jeżeli ktoś faktycznie, znaczy na mnie to interesuje i gdzieś tam zawsze znajdę właśnie wolny czas na moje zainteresowania, więc jeżeli ktoś się postara, wydaje mi się, że to spokojnie można zawsze osiągnąć, a więc też nie chcę nikogo zniechęcać oczywiście. A więc na pewno te możliwości bym podkreślił, że naprawdę, jeżeli kogoś to interesuje, no to nie wydaje mi się, że jest lepsze miejsce w Europie w tym momencie. No może tu w Monachium, ale tam po niemiecku. No dziękuję bardzo. Okej, okay. Tak się składa, że już właśnie bardzo zostało na ten temat powiedziane, także tylko dorzucę krótko mniej więcej, jak to wygląda u mnie. Nasze życie studenckie, takie codzienne, powiedziałbym, że jest dosyć zbalansowane. Po pandemii uniwersytet objął sobie za cel przywrócenie życia w mieście do poziomu sprzed 2020 roku. A jako że Groningen to miasto głównie studenckie, to faktycznie od nich to zależało w pewnym sensie. No i od władz miasta, kiedy tworzą kluby oczywiście. No i na to można patrzeć zarówno jako zalety, jak i wadę. To już zależy dosłownie od osobistej preferencji. Zaleta jest taka, że szczególnie jak są jakieś trudniejsze kursy, to faktycznie ruszenie się na kampus, zrobienie tego z innymi ludźmi, podpytanie wykładowców, tutorów, dużo, dużo ułatwia jakby przeprowadzenie się samemu przez kurs. Jako wada, jeżeli ktoś ma dużo na głowie, powiedzmy, czy w ogóle woli sobie pracować sam przed komputerem, no to rzadziej może to zrobić. Na drugim roku już bardziej, na pierwszym roku chcą w tobie jeszcze tak wyrobić trochę taką dyscyplinę, żebyś faktycznie dał sobie radę, żeby uczyć się sam. No, pokładają jednak duże zaufanie w swoich studentach, traktują ich faktycznie jako osoby dorosłe, że potrafią same się uczyć i potrafią same dać sobie radę na tych kursach. Nie mówimy też, że przez to są jacyś bezduszni, jak się podwinie noga, to oczywiście cię wyrzucają. Tak nie jest. Jest system Binding Study Advice, gdzie że musisz mieć przynajmniej 45 z 60 kredytów jest ECTS i każdy kurs daje ci po 5, żeby zdać pierwszy rok i mieć zabezpieczone miejsce na uczelni. Jeżeli będzie się miało mniej, no to wtedy dopiero niestety trzeba się będzie z uczelnią pożegnać. Ale nie, zdanie tych kursów nie jest jakieś szczególnie trudne, jeżeli poświęca się jakąkolwiek ilość czasu na te kursy, znajduje się jakieś tam zadanka, które podsyłają tutorzy, wykładowcy. Wtedy zawsze też znajdzie się czas na robienie czegoś na boku, czy to na pracę, o którą nam jeszcze rozwinie się pewnie troszkę później, jak pewnie koledzy, koleżanki również. I samo uczelnie oferuje też mnóstwo miejsc do uczenia się, czy to na kampusie, który jest dosłownie jak małe miasteczko, jeżeli chodzi o wielkość, jaki jest biblioteka w centrum miasta, z Starbucksem w środku nawet ekskluzywnym dla studentów. I tam sobie można na wszystkim poradzić. Tak, to krótko właśnie z perspektywy Groningen. Super, bardzo ciekawe są te wasze perspektywy, bo jak widać, każdy ma jednak troszeczkę inną, nie? I też dla każdego z was pewnie jak pójdziecie na studia, to ostateczny wynik będzie trochę inny, ale warto czerpać po prostu z tych doświadczeń osób, które już faktycznie tam są. Bardzo to jest na pewno... Zwykle to jest najciekawsza kwestia podczas każdego z naszych 5 webinarów, które już się odbyły, czyli jak to wygląda z kosztami i jak wy to finansujecie. I żeby odpowiedzi były konkretne i nie rozciągnęły nam się na resztę wieczora, to prosiłabym, żebyście po prostu oszacowali, ile was kosztuje mniej więcej rocznie lub miesięcznie, zależnie jak to macie policzone, studia i życie.
A drugie, powiedzieć, w jaki sposób to po prostu finansujecie. Czy to jest stypendia, praca, rodzice, czy cokolwiek. Oczywiście tyle, ile chcecie nam powiedzieć, bo wiadomo też, że nie wszystkim naturalnie chcemy się dzielić. Kurczę, ja to sobie rozpisałam na poszczególne kategorie. To znaczy, śmiało, śmiało. Okej. Jak to rozpisałaś. Więc tak, podzieliłam to sobie właśnie na kilka kategorii. Zacznijmy od studiów. Studia na wszystkich publicznych, wszystkich chyba publicznych uczelniach w Holandii kosztują tyle samo, czyli trochę ponad 2000 euro za rok. W pierwszym roku płaci się połowę tego, czyli około 1000 euro, a ja płaciłam w zeszłym roku jeszcze połowę tego ze względu na pandemię koronawirusa i to, że wszystko nie było na kampusie, tylko część była też online, więc same studia no to właśnie około 2000, ale można też wziąć na to no, pomoc finansową od rządu, o czym powiem później. Co do mieszkania, to w tym roku ja płacę 1050 euro za mieszkanie miesięcznie, to jest bardzo dużo, ale ze względu na to, że po prostu wolałam mieć już coś wcześniej zaklepane, żeby później nie wylądować w stresie bez żadnego mieszkania, tak jak niektórzy moi znajomi, więc wzięłam po prostu, chyba to jest najdroższy student house w Amsterdamie, tak mi się wydaje, więc tak, ale oczywiście są o wiele tańsze opcje. W zeszłym roku dostałam mieszkanie przez uniwersytet i tam płaciłam 580 euro za miesiąc, przy czym dostawałam jeszcze 200 euro od rządu takiego, to się nazywa tuslach na mieszkanie, więc z mojej kieszeni wychodziło tak naprawdę 380 euro miesięcznie. Co do jedzenia, to ja obecnie, wydaje mi się, że miesięcznie wydaję około 300-400 euro, ale to jest też bardzo dużo, bo można się zamknąć na spokojnie, moim zdaniem, w 200 euro lub 150, jeśli się naprawdę będzie oszczędnym. Co do transportu publicznego, to ja obecnie mam darmowy transport publiczny również od rządu, który wzięłam również razem z pożyczką studencką, o której też zaraz wspomnę. Ale w zeszłym roku dojazdy do szkoły i do pracy kosztowały mnie, jak jeszcze nie miałam darmowego, ponad 100 euro na miesiąc, co jest moim zdaniem bardzo dużo. Transport publiczny w Holandii jest bardzo drogi, więc bardzo polecam no, zainteresować się znalezieniem pracy, ponieważ wtedy można dostać faktycznie ten student loan i dzięki temu również darmowy transport publiczny dla studentów. Ja również mam ubezpieczenie, które kosztuje miesięcznie około 100 euro, ale i takie ubezpieczenie musi posiadać każdy, kto pracuje, ale również na ubezpieczenie mam tuslach, więc tak naprawdę to mi pokrywa całe ubezpieczenie, więc nic za nie nie płacę sama z siebie. I co do jakichś tam na przykład dodatkowych rzeczy, jakieś dodatkowe wychodzenie, to no, nie będę ukrywać, że jak się przyjeżdża z Polski, to pierwsze wrażenie jest takie, że na mieście wychodzenie, płacenie za jakieś takie wyjścia jest drogie i że płaci się dużo. Na przykład, no nie wiem, załóżmy tak w bardziej imprezowo-wychodzeniowym temacie, to drinki na przykład kosztują po 10 euro za jednego drinka, tak około w Amsterdamie. Kawa, na przykład duża kawa w Starbucksie 5-6 euro. Obiad na mojej uczelni na przykład kosztuje tak powiedzmy od 8 do 15. I jeszcze jeden temat, który właśnie chciałam poruszyć w kwestii kosztów, to no i na te dodatkowe rzeczy, no to tak naprawdę można wydawać od jakiejś bardzo małej kwoty miesięcznie do bardzo dużej, tak naprawdę to wszystko zależy od tego, kto ile wychodzi. No i też materiały na studia, czyli książki. Gdybym chciała kupować wszystkie książki papierowe, to na period, czyli na 2 miesiące, wychodziłoby mi około 150 euro, ale książki się da bardzo łatwo pozyskać w PDF-ie, zwykle one są na grupkach WhatsAppowych wszystkich kierunków, więc to nie powinno być raczej problemem. I jak to finansuję? Więc no tak jak już mówiłam na samym początku, pracuję jako menedżer w kawiarni i co do pracy, to kwoty za takie właśnie podstawowe prace, powiedzmy kelner, barista, jakieś takie rzeczy, które bardzo łatwo jest dostać, to jest tak od 8 do 14 euro z tego, co pytałam znajomych. I funkcjonuje coś takiego, co się nazywa wiekówka, czyli im jest się starszym, co roku do 21 roku życia podnosi się minimalna krajowa za godzinę.
więc to też jest coś, czym się warto zainteresować. I jak ja zaczynałam w pracy, zaczynałam jako baristka w tym samym miejscu, w którym teraz jestem menedżerką. Jak zaczynałam, miałam 10,5 euro na rękę, teraz mam 12,5 i w miesiącu robię około 70-80 godzin, w takich normalnych miesiącach, w wakacje robiłam około 100, no więc to można sobie obliczyć, że mniej więcej mi wychodzi ponad 1000 euro, około 1000 euro na miesiąc, ale oprócz tego mam, dzięki temu, że pracuję, mogłam też wziąć student loan i darmowy transport publiczny. To polega jakby na tym, że jeśli się pracuje minimum 56 godzin w miesiącu lub do 21 roku życia, jeśli się zarabia minimum 150 euro na miesiąc, więc nawet nie trzeba aż tyle godzin pracować, to wtedy można ubiegać się o pożyczkę studencką. Maksymalna kwota tej pożyczki, jakby na samo życie odliczając studia, to jest obecnie 930 euro i ja też biorę tą pożyczkę w maksymalnej kwocie i wydaję ją na moje mieszkanie. I dzięki tej pożyczce też jest tam opcja wzięcia darmowego publicznego transportu, co też oszczędza mi sporo pieniędzy, właśnie około 100 euro miesięcznie, bo mogę po prostu jeździć sobie za darmo i transportem publicznym we wszystkich miastach i pociągami między miastami. Sądzę, że Zuzia wyczerpała tutaj temat w każdy jeden możliwy sposób i tutaj będzie bardzo ciężko coś dodać od siebie, może troszeczkę z perspektywy miasta, które jest na południu. Jedna rzecz, którą Zuza wspomniała, ja się nie zgadzam niestety, że dałoby się zamknąć kwestię taką wyżywienia w 250-300 euro. Ja wydaję na życie, to znaczy na wszystkie środki czystości i na jedzenie potrzebne mi w miesiącu 350 euro i to jest tak naprawdę na styk, zwłaszcza teraz z tym, co z całą inflacją, która u nas w supermarketach również jest widoczna, więc to jest jedyna rzecz, z którą tak naprawdę się nie zgadzam. Co powiem jeszcze od siebie, ja w Maastricht z transportu publicznego praktycznie nie korzystam, ponieważ miasto jest małe, jest to kompletnie niepotrzebne, chyba że mieszka się na obrzeżach, a że ja mieszkam w centrum, to tak naprawdę nawet z roweru nie korzystam. I tak, i tyle bym powiedziała od siebie. Ja pracuję właśnie w edukacie i mam jeszcze jedną pracę i jeszcze jedną pracę. Wszystko jest online, więc ubezpieczenia holenderskiego nie posiadam, ponieważ karta EKUS mi w zupełności wystarcza, ponieważ nie potrzebuję pracować w Holandii, przez co nie potrzebuję również mieć ubezpieczenia holenderskiego. Dobrze. No to teraz przejdziemy do Delft może. W Delft zdecydowanie największym problemem jest znalezienie mieszkania. To znaczy jest to małe miasto, miasto studenckie. To znaczy no jakby może coś to powie, że jakby partią, która jest obecnie w Radzie, która rządzi Radą Miejską, jest to partia studencka. A więc to jest dość specyficzne miasto na pewno. Ale jest to dość małe miasto, ma dość ograniczoną przestrzeń i oczywiście ograniczone mieszkania. Na szczęście jest tylko 10 minut pociągiem, a może i aż dla niektórych, ale to nie jest dużo. Przynajmniej dla mnie z Rotterdamu, do Rotterdamu i do Hagi, czyli dużo ludzi gdzieś decyduje się na mieszkanie w Hadze czy w Rotterdamie. No i wtedy oczywiście te koszty trochę rosną. Ja udało mi się jakimś cudem znaleźć mieszkanie w Delft i to jest, są koszta rzędu od 500 euro do nawet 800 euro. Te 800 to już bardziej, jak jesteśmy dość późno, aplikujemy na mieszkanie i szukamy dość późno, to niestety no, taka oferta prawdopodobnie będzie jedyną możliwą. Jeżeli dość szybko zaczniemy, no to wiadomo, że nasze szanse są większe na tańsze mieszkanie. Czyli załóżmy te 500 czy 600 euro. 600 jest takie dość optymistyczne, też taką dość rozsądną opcją. Jeśli chodzi o wyżywienie, no to też się z tym muszę nie zgodzić, ale to głównie zależy od tego, że no, ludzie jedzą różne ilości jedzenia. Ja jem niestety bardzo dużo i nawet zdarza się 400 euro za miesiąc wydać na jedzenie. I to niestety tak większość moich kolegów niestety też tyle wydaje już w tym momencie. A w kontekście innych rzeczy, no to w Delft jest bardzo małym miastem, jeżdżę praktycznie tylko rowerem, więc to nie jest problem. Pociągi. No to dość jakby, jak jedę do Amsterdamu czy do Maastricht, to zwykle raz w miesiącu, czyli to nie są takie aż duże koszta i wtedy to jest koszta rzędu 10 euro w jedną stronę z tak zwaną zniżką off-peakową, czyli poza godzinami szczytu.
I w kontekście dodatkowych wydatków, oczywiście ubezpieczenie zdrowotne, ale też można na nie pobierać po prostu refundację rządową. W kontekście mieszkań, tak zwanych studiów, czyli mieszkań samemu, też taka refundacja jest możliwa, o ile nie są za drogie, co w Delfie jest problemem też. I to jest zniżka wtedy, tak jak chyba Zuzia powiedziała, to jest może być nawet 200 euro, ale to jest między 100 a 200 euro chyba zwykle. W kontekście innych wydatków i w kontekście może teraz już przychodów, bo wydatków już dość dużo wymieniłem, no to ja robię korepetycje na przykład. Jeżeli ktoś się czuje dobry z jakiegoś przedmiotu, to bardzo polecam, bo rynek korepetycji jest bardzo dobry, przynajmniej dla przedmiotów ścisłych, to znaczy no, przy obecnych zdarza mi się brać 120 zł za godzinę korepetycji spokojnie i mam dość dużo chętnych cały czas, a więc jest to fajna opcja. A więc no, nie mam już takich problemów, plus oczywiście jestem w edukacie i plus póki co jeszcze rodzice są dla mnie dość mili. To też na pewno jest ważny aspekt, bo no, musimy też przekonać rodziców, żeby trochę w nas zainwestowali. I powiedziałem też rodzicom, że chciałbym może wziąć tą pożyczkę, bo jest faktycznie bez oprocentowania i przy obecnej inflacji, jeżeli ktoś lubi ekonomię, to jest tak naprawdę zarobienie trochę pieniędzy przy tej pożyczce. Ale rodzice nie chcą, żebym pożyczał, a więc no nie będę powiedzmy z nimi dyskutował, ale jest taka opcja, na pewno można pożyczać faktycznie 200 z kawałkiem euro miesięcznie na czesne, plus jeżeli pracujemy 56 godzin w tygodniu, a jeżeli mamy mniej niż 21 lat, jeżeli pracujemy, zdobywamy 150 euro miesięcznie, to jest to dość ważny aspekt studiów, czyli mniej niż 21 lat, zarabiamy powyżej 150 euro miesięcznie, możemy się ubiegać o, po pierwsze, o darmowy transport, to co chyba Zuzia powiedziała, po drugie, o dotację, o grant tak zwany, czyli pieniądze, które dostajemy bezwzględnie do 400 euro i to w zależności od zarobków rodziców, czyli jeżeli nasi rodzice nie zarabiają dużo, to dostaniemy praktycznie tyle, jeżeli zarabiają więcej, to możemy nawet nic nie dostać, ale to warto sobie na pewno sprawdzić i jakby to rozpatrzyć, no bo 400 euro miesięcznie to jest fajna suma na pewno, jeśli chodzi o utrzymanie w Holandii. A więc to są te aspekty, które bym wymienił. Na pewno są sposoby oszczędzania. Można kupować gdzieś na rynku, na przykład w Delfcie jest super opcja. Mamy rynek w sobotę i w czwartek, czyli produkty pro jaja, warzywa, owoce. Nawet jest polska sprzedawczyni, do której chodzimy z kolegami, a więc to jest na pewno jakiś pozytywny aspekt. No i na pewno, jeżeli ktoś chce oszczędzać, to na pewno są opcje, żeby te koszty zredukować. Ekstra. Bardzo mi się podoba, miło, że masz takie ekonomiczne podejście do tego, też jestem pewna, że możesz też innym osobom pomóc troszkę to wszystko policzyć, jak to zrobić, żeby to się spięło, bo naprawdę Holandia to są studia, które są w zasięgu przeciętnej polskiej rodziny, tylko po prostu trzeba do tego podejść strategicznie. I co tu jest ważne? Trzeba zaaplikować na tyle wcześnie, żeby zdążyć po prostu znaleźć mieszkanie w rozsądnej cenie. Znaczy, no, teraz jest, no dobra, bo nie wiem, czy ja miałem wykończyć, czy Kasper w tym momencie, ale może szybko się tylko nadmienię, że no, ta sytuacja, jakby ten proces jest trochę dłuższy, pewnie bym faktycznie potrzebował więcej czasu, żeby o tym powiedzieć, bo nie chcę zabierać za dużo, ale z Delft trzeba być dość czujnym samą aplikacją i znać różne portale, różne agencje w Delft i tak naprawdę na pierwszym roku bez mieszkania, w sensie jeżeli przychodzimy, zaczynamy uczelnię, to warto taką opcję uniwersytecką sięgnąć, uniwersytet to oferuje, trzeba tam dość szybko zapłacić całą procedurę. Cała procedura jest dość skomplikowana, ale w skrócie trzeba jak najszybciej zapłacić za studia, wtedy mamy dostęp do portalu. Jeżeli mamy mieszkanie na pierwszym roku, to jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, bo żeby znaleźć mieszkanie na drugi rok w Holandii, no to jeżeli mamy już mieszkanie na miejscu i możemy chodzić na wizyty i tak dalej, no to jest dużo lepsze miejsce niż ludzie, którzy nie zdobyli mieszkania i muszą gdzieś jechać do hotelu w Holandii i nocować w hotelu tylko po to, żeby szukać mieszkania i chodzić na wizyty. To są naprawdę no smutne, to jest zwyczajnie, a więc warto w czas wiedzieć i warto się dość szybko zacząć rozglądać, żeby właśnie przez 2 miesiące wakacji nie siedzieć w hotelu w Holandii, nie szukać mieszkania przed rozpoczęciem studiów. Jasne. Tak, właśnie to, przed czym właśnie Miłosz ostrzegał, czyli siedzenie w hotelu albo w Airbnb w wakacji, szukanie mieszkania, to jest coś, co ja musiałem zrobić. Ostatecznie pozytywnie, ale to mieszkanie to jeszcze wspomnę później. Oczywiście czynsz jest najdroższym elementem w miesięcznym zestawieniu finansowym. Myślę, że nas wszystkich.
Już te najważniejsze rzeczy zostały omówione, czy te czesne, czy zniżka na czesne, pomoc rządowa, takie rzeczy, więc po prostu może powiem, jak to wygląda u mnie, w moim mieście, co można zrobić, żeby jakoś poradzić z tym problemem. No generalnie nie ma takiego akademika per se i mieszkanie można, znaczy uniwersytet pomaga z short stayem, załatwienie jakiejś tam małej klitki, powiedzmy, na 6 miesięcy, ale lepiej jest zacząć odpowiednio wcześniej szukać sobie czegoś samego i wtedy można wytrzasnąć jakąś fajną kawalerkę, powiedzmy, jeżeli chce się mieszkać samemu albo coś większego, jak się mieszka z kimś. Powiedzmy, no zaczynając od 500 euro, to w czym mieszkam kosztuje lekko powyżej 700, bo po prostu jest w lepszej lokalizacji troszkę. I takie miesięczne, czynsz pokrywam sobie pracując, moją pracą na boku pracuję, dowożąc zakupy na rowerze elektrycznym, mam faktyczny kontrakt o pracę i ja preferuję to, bo jest jeszcze możliwość często zero hour i wtedy po prostu dają ci zmiany albo nie dają zmian, zależy to często od nich i zależnie tyle, ile godzin się dostaje, tyle, za tyle się dostanie wypłatę, ale fajny kontrakt na powiedzmy 24 godziny, jak ja mam, oferuje taką swego rodzaju stabilność finansową i nie trzeba się martwić, że nie będzie się w stanie zapłacić za czynsz pierwszego. Tak, jest wiekówka i jako, że mam już 21 lat, to jestem już na tym ostatnim progu, dostaję 12 euro brutto i przez to, że są ulgi podatkowe dla ludzi, znaczy generalnie można sobie wziąć ulgę podatkową na swoją główną pracę i wtedy płaci się dużo, dużo mniej podatku i z 12 brutto dostaje 11 netto na godzinę. Warto też pamiętać, czekając pracy, że często jest tak zwany holiday allowance, który jest wliczony w stawkę, to jest 8%. Jeżeli jest wliczony, no to też jest opodatkowane, jeżeli nie jest wliczone, to później się dostaje dodatkową jakby 13 wypłatę prawie w okolicy maja. I takie miesięczne koszty, czy tam wyżywienie, środki czystości, abonament za rower, takie rzeczy, no mnie to się zamyka nie więcej niż 400 euro i na to przeznaczam alimenty, które dostaję od ojca, inwestuję w samego siebie w ten sposób, powiedzmy, i pracą zarabiam na swój czynsz. I generalnie tak to mniej więcej wygląda. Strasznie trudno jest znalezienie mieszkania, ale to jeszcze chyba właśnie o mieszkaniu będziemy mogli pomówić więcej, bo to jest naprawdę temat rzeka. Super. No, przepraszam, bo mi się na chwilę mikrofon wyłączył. Super, bardzo Wam dziękuję, bo od razu przy tym temacie kosztów życia i finansowania studiów omówiliście też w dużej mierze koszt mieszkań. Dziewczyny może troszkę mniej, ale też w sumie o to zahaczyłyście. Nie wiem, czy ktoś chciałby coś dodać jeszcze a propos tych mieszkań, bo to zawsze jest najciekawsze. I na tym, mi się wydaje, już skończymy dzisiejszy webinar. Więc ja w sumie tylko powiem... Sorry, Zuza. Okej, dobra. Ja chciałam powiedzieć na temat właśnie mieszkań, że polecam się zainteresować, czy wasza uczelnia, na którą chcecie aplikować, ma swój program przydziału mieszkań na pierwszym rok, ale bardzo dużą pułapką jest to, żeby całkowite poleganie na tym. To jest jakby bardzo duży błąd i polecam się zarówno zainteresować tym, jak i szukaniem osobno, bo w zeszłym roku była taka sytuacja, że mieszkanie z tego programu dostało tylko 25% osób aplikujących, a na przykład właśnie na UWie pierwszeństwo mają osoby, które nie są z Unii Europejskiej, więc od razu trochę jesteśmy na pozycji przegranej w tej kwestii. I najbardziej polecam się interesować takimi per se, po prostu student accommodation, bo to wygląda często tak, że po prostu można dosyć łatwo, jeśli się umie szybko klikać na komputerze, to dosyć łatwo i szybko sobie zaklepać po prostu mieszkanie i nie mieć stresu później. Super, super. Słuchajcie, ja mam taki pomysł na koniec, bo w Q&A padło milion pytań. Na wiele odpowiedzieliście w trakcie czatu. Wiele niestety trzeba będzie zostawić na jakieś tam prywatne spotkania, ale każdy z Was może w tej chwili jeszcze wybrać sobie jedno pytanie i na nie odpowiedzieć. Takie, które po prostu uważa za najważniejsze dla największej potencjalnie tutaj liczby osób, które dobra, to, tutaj jest. To ja zrobię szybki edit tak do kilku pytań w sumie i do tego pytania o mieszkanie, czyli taki ogólny jeszcze szybki zarys. Bo to jest dość ważne, w sensie
Na większość uczelni w Holandii trzeba mieć certyfikat. W Delft konkretnie faktycznie wystarczy matura z angielskiego, tylko rozszerzona, tylko to dodam, bo było częste pytanie o certyfikaty. Trzeba mieć chyba 75%, a więc no warto chyba certyfikat zrobić, szczególnie, że na inne uczelnie też są potrzebne, można aplikować do 4, ale bardzo bym polecał właśnie zrobić certyfikat, no ale jeżeli ktoś chce tylko maturę, certyfikat też tam troszeczkę kosztuje, no to może można technicznie z tą maturą rozszerzoną z angielskiego się dostać. Plus druga rzecz w kontekście mieszkania, to muszę podbić to co mówiła chyba Zuzia, że problem z portalem uczelnianym był też w tym roku w Delft, coraz więcej ludzi jest spoza Holandii, czyli biorą mieszkania, nie było miejsc w tym roku. I dużo ludzi wciąż w sierpniu szukało mieszkania, rok się zaczyna we wrześniu, a więc szukajcie na grupkach facebookowych, super opcja, najlepsza w Delft szczerze, na takich portalach jak Kamernet, Room Plaza, Housing Anywhere i gdziekolwiek indziej, ale też możecie się popytać jakichś znajomych, jeżeli macie w Holandii, też na pewno gdzieś w konkretnych miastach wam podpowiedzą, ale przede wszystkim grupki, przede wszystkim Kamernet. Warto sobie kupić subskrypcję na Kamernecie, nie reklamuję ich w tym momencie, ale naprawdę warto, można napisać do wszystkich, którzy dają ogłoszenia. Czy Room Plaza też warto za to zapłacić, szczerze, bo potencjalny zysk jest dużo większy niż ta skromna suma na tych portalach. Jeżeli się mogę wtrącić właśnie do tego, tutaj do mieszkań, do Kamernetu i podobnych stron, to faktycznie może zadziałać, ale osobiście te wszystkie strony, które wymagały subskrypcji, dla mnie nie zadziałały ani razu i musiałem faktycznie kontaktować się z konkretnymi agencjami nieruchomościowymi i z nimi ich oferty przeglądać, zapisywać się u nich. To jest bezpłatne, to jest wszystkim bezpłatne. Słynny jest Pararius, ale on jest taki, to jest portal podobny do Kamernetu, tylko że jest bezpłatny. Ale jakieś lokalne agencje właśnie mają oferty, nie powiem, że najlepsze, ale takie powiedzmy, że najbardziej przejrzyste, później zawsze się dostaje opcję viewingu, na który często trzeba przyjść, ale na szczęście, nawet jeżeli powiedzmy, że bo wiadomo, ważnymi elementami w wynajmowaniu czy w zdobywaniu mieszkania jest, kiedy się zaczyna szukać, czy chce się mieszkać samemu, czy z kimś, takie rzeczy, to jeżeli się zaczyna odpowiednio wcześnie, ktoś mi puka do drzwi. Jeżeli się zaczyna odpowiednio wcześniej, to często mam takie właśnie mieszkania niezależne, takie z kawalerki powiedzmy, często trzeba się pojawić na viewingu, żeby zobaczyli, że faktycznie też jesteś zainteresowany, że jesteś prawdziwą osobą. I wtedy ktoś na miejscu może też po prostu pójść w twoim imieniu, może na przykład nagrać film, porobić zdjęcia, przekazać informacje i samemu później się zapisuje się już dalej. Jeśli chodzi o grupki facebookowe, to też trzeba bardzo, bardzo uważać. Jestem adminem grupki właśnie na Facebooku, tam 5 tysięcy osób, no, studentów, a przynajmniej w domyśle studentów Chronichem. I codziennie z kilkanaście osób muszę wyrzucać, żeby unikać fałszywych ogłoszeń, bo to naprawdę wygląda to, że to jest bardzo profitable business, oszukiwanie zdesperowanych studentów. Więc jeżeli chodzi właśnie o Facebooka szczególnie, to bym uważał i ja jestem zdaniem, że podejście właśnie typu agencji nieruchomościowe to jest najbezpieczniejsze, co może być. Jeszcze dołączę do tego, co Zuza również o tym wspominała. Są prywatne akademiki, ponieważ nie każda uczelnia oferuje akademiki ze swojej strony i w całej Holandii są pewne firmy po prostu, które mają akademiki prywatne. Jest to na przykład, teraz to się nazywa The Social Hub. The Social Hub, Zuza wie, o czym mówię. Jest również na przykład z Your Housing i tym podobne i to są po prostu firmy, które mają tak naprawdę w każdym dużym mieście w Holandii akademiki, ale też trzeba być z tym dość szybkim. I chyba już tutaj powiedzieliśmy wszystko tak naprawdę. Jedyne co, to zastrzegamy, że trzeba bardzo wcześnie szukać, żeby tak później nie było problemu. Tak, ja nawet też powiem z własnego doświadczenia, bo akurat moja siostra miała iść do studia do Holandii, w końcu wylądowała w Londynie, ale głównie dlatego wylądowała w Londynie, że po prostu znalezienie mieszkania w Holandii, w którym ona aplikowała, było już niemożliwe i kosztowałoby absolutne miliony złotych, więc bardziej się opłacało jechać do Londynu. To tak bardzo podsumowując pokrótce tą historię, jak ktoś kiedyś chciałby ją usłyszeć w całości, no to śmiało zapraszam do kontaktu.
Teraz tak, chciałabym, żebyśmy już dziś na tym wszystkim skończyli ten webinar, ale oczywiście obiecałam Wam. A jeszcze tylko odpowiem na jedno ważne pytanie z czatu, bo tutaj się zrobiła mała dyskusja na temat certyfikatu. Jeśli ktoś nie ma jeszcze certyfikatu z angielskiego, a wie, że zaraz będzie deadline na Holandię i naprawdę teraz albo nigdy, jeśli chodzi o aplikację do Holandii, to spokojnie z certyfikatem, certyfikat można dosłać później. Grunt, żeby teraz w tym grudniu wysłać tą aplikację, żeby po prostu już Wam zaczęli ją rozpatrywać, żebyście potem sobie na spokojnie w nowym roku już mogli poznawać wyniki. Nie oczywiście od razu w nowym roku, ale żeby po prostu już wprawić tą maszynę w ruch. Tym pięknym akcentem kończąc. Po pierwsze, co do reszty pytań na Q&A. No niestety na wszystko dziś nie zdążymy odpowiedzieć, bo też nie możemy tutaj siedzieć 2 godziny. Mamy pewne limity czasowe. Z każdym z naszych mentorów można umówić konsultację. Żeby umówić konsultację, wystarczy kliknąć ten piękny, niebieski, błękitny przycisk na samej górze ekranu. Zostaniecie wtedy przez osobę z naszego zespołu przekierowaną do odpowiedniej innej osoby, którą będziecie już mogli się dopytać konkretne rzeczy, czy 15 minut, czy godzinę, to już zależy od Waszej preferencji, lub też kupić cały pakiet i po prostu ze spokojną głową podejść do tej aplikacji do Holandii. I teraz, jeśli chodzi o specjalną niespodziankę, którą obiecałam zarówno wczoraj na Instagramie, jak i dzisiaj tutaj na początku webinaru, chcielibyśmy zaoferować wszystkim tym osobom, które tutaj dzisiaj z nami były, a było Was naprawdę dużo, za co bardzo, bardzo dziękuję, rabat 10% na wszystkie pakiety związane z aplikacją do Holandii w tym roku, tak długo, jak długo kupicie je do końca miesiąca. Możemy to tylko zaoferować do końca miesiąca i działa to po prostu tak, że kontaktujecie się z nami edukat.study/kontakt lub też po prostu wchodzicie na platformę, wyszukujecie mentora z Holandii, na przykład jednego z tutaj będących i wykupujecie u niego pakiet, jak preferujecie. Tylko ważne, to musi być pakiet. Nie jedna godzina, tylko ta promocja jest na pakiet. I teraz kupujecie ten pakiet za normalną cenę, taką jak jest na naszej stronie internetowej, ale my, znając Wasz adres e-mail, bo byliście na webinarze, lub też po prostu możecie nam puścić wiadomość, czy przez maila, czy przez telefon zadzwonić, tu jest na naszej stronie, robimy Wam cashback, czyli po prostu zwracamy na Wasze konto w banku 10% tej usługi, 10% kosztu tej usługi. Czyli no, to jest naprawdę spora promocja, biorąc pod uwagę, że te ceny i tak mamy bardzo konkurencyjne, no to tutaj jeszcze takie bardzo fajne promo wleciało. To ma taką podwójnie motywujący efekt, bo nie dość, że macie promocję tylko do końca miesiąca, to jeśli do końca miesiąca się za tą aplikację zabierzecie, to naprawdę możecie spać spokojnie i nie robić przysłowiowej, jak ja to zawsze nazywam, aplikacji w Wigilię. Bo Wigilia to jest taki czas, kiedy Wigilia i te dwa dni wolne potem i nagle wszyscy chcą wtedy aplikację pisać. Kochani, to nie działa, bo żaden mentor nie będzie chciał z Wami wtedy pracować. Rodzina będzie Was prosić o 100 różnych rzeczy i jeszcze już i tak będzie za późno. Więc naprawdę zabierzcie się za tą aplikację teraz, a nie w grudniu, nie, a już na pewno nie w styczniu i nie w lutym. To jest chyba tyle, jeśli chodzi o dziś. Mega dziękuję wszystkim, którzy byli. Naprawdę sprawiacie, że widzimy, że to, co robimy jako edukat, ma sens, za co jestem bardzo wdzięczna. Dziękuję bardzo wszystkim mentorom, bo Wasze perspektywy były naprawdę niesamowite. Jest dla mnie to, że każdy ma coś zupełnie innego do powiedzenia i to jest wszystko spójne i widać, że ta Holandia ma jakieś takie wspólne swoje wątki i tematy, ale jednak na każdej uczelni jest inaczej i z tego powodu tym bardziej lepiej albo a podjąć bardzo czasochłonną i kosztowną opcję, czyli pojechać wszędzie na dni otwarte, co ja kiedyś zrobiłam, bo jak ja wyglądam młodo, ale już aż taka młoda nie jestem, jak ja aplikowałam na studia, to nie było jeszcze żadnych takich edukatów i generalnie nie było tak czegoś takiego, że sobie z 5 różnymi mentorami z 5 różnych uczelni po prostu kupię godzinę, tylko mogłam po prostu albo kupić jakiś gigantyczny, wielki, bardzo drogi pakiet pomocy gdzieś nie wiadomo od kogo, albo po prostu jechać na dni otwarte. I ja po prostu pojechałam z moimi rodzicami na wszystkie dni otwarte w Holandii i w Anglii, na te najlepsze uczelnie, żeby te uczelnie faktycznie zobaczyć. Dziś możemy po prostu online spotkać się z osobą, która gdzieś już faktycznie jest i się ją wypytać. No kosztuje to myślę jakieś 5 do 10 razy mniej, a czasu to pewnie 100 razy mniej. Nie, więc myślę, że jest to bardzo atrakcyjna opcja. Więc z tym pięknym akcentem dziękuję zarówno wszystkim dzisiejszym uczestnikom. Od razu mówię, będziemy teraz w Edukacie robić webinary 2 razy na miesiąc, w 2. i 4. środę miesiąca. Więc kolejny webinar będzie już za 2 tygodnie. Będziemy Wam wszystkim wysyłać maile, bo wydaje nam się, że jeśli byliście już dziś, no to może Was też interesować kolejna treść po prostu o konkretnym kolejnym kraju. Jeśli Was to nie interesuje, to możecie w każdej chwili wypisać się przyciskiem na dole e-maila. Jeszcze raz przypominam, jeśli kogoś interesuje, żeby zaaplikować w tym roku lub w przyszłym, lub za 2 do Holandii, to może do końca listopada zrobić to jeszcze 10% taniej niż zrobiłby to później i też mieć gwarancję, że po prostu pomoże mu ktoś, komu faktycznie już to się kiedyś udało.
Więc żeby to zrobić, klikamy albo teraz błękitny przycisk u góry ekranu i przechodzimy do edukatstudy/kontakt i po prostu zostawiamy swoje detale kontaktowe, albo potem wchodzimy na stronę edukata, idziemy do kontaktu i po prostu zostawiamy tam swoje dane, lub też możecie w normalny dzień pracy, w godzinach pracy, bo już jesteśmy trochę po godzinach pracy, przedzwonić na numer, który mamy na naszej stronie internetowej i też mogę Was zapewnić, że dostaniecie bardzo profesjonalną pomoc, która osób, którym naprawdę bardzo zależy, żeby te Wasze aplikacje się udały. Więc to tyle na dziś. Chyba się wyłączam tym pięknym akcentem. Dziękuję wszystkim, dziękuję mentorom, dziękuję wszystkim, którzy tak pięknie nam dziękują na czacie i nagranie będzie na YouTubie, też Wam wszystkim podeślemy mailem, więc dzięki jeszcze raz i do zobaczenia. My również bardzo dziękujemy, że przyszliście wszyscy i wysłuchaliście nas bardzo uważnie. No, dzięki wielkie. Ja mam nadzieję, że ktoś się skusi może na fajną uczelnię. Do zobaczenia. Tak, dziękujemy wszyscy i do zobaczenia zdecydowanie. Super. Dzięki wielkie.